Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam w kolejnym 63 odcinku naszego cotygodniowego spotkania, prawie nocą, czyli o fotografii i podróżach w ramach grupy Fotografowania w Podróży i w ramach mojego cotygodniowego działania dla tych, którzy w naszej grupie pokazują fotografie, obserwują fotografie albo po prostu są gdzieś tam zgromadzeni wokół. I grupy, i, i w ogóle fotografii, tak zwanej podróżniczej, czyli tak naprawdę fotografowania w podróży, ponieważ fotografia podróżnicza jakoś tam się zaczyna konotować bardzo płytko. O tym może dzisiaj nieco więcej. Tak też fotografowanie w podróży jest pewną alegorią, metaforą, pewnym pójściem w nieco innym kierunku, tak żeby ta fotografia, którą w jakiejś podróży realizujemy, była fajna. I ambitna. Patrzę, czy wszystko działa, czy tam wszystko prawidłowo się wyświetla. Yy, drodzy, no pewnie niektórzy z Was się już domyślają, że skoro ja tutaj do Was mówię, skoro yy, po prawej stronie nie pojawia się czat, to oznacza, że to spotkanie yy, jest nagrane. Rzeczywiście oglądacie to w czwartek o 21.00. Ja prawdopodobnie też jestem i oglądam i sprawdzam, czy wszystko ok. Jestem na czacie. Może już właśnie gdzieś pojawiło się. Hello ode mnie na czacie. Jestem w Lądku Zdroju na Festiwalu Górskim, gdzie w ramach konkursu na książkę górską roku moja książka, biografia Andrzeja Zawady startuje. Ja mam spotkanie takie autorskie ze Zbyszkiem Piotrowiczem. Rozmawiamy w piątek o Andrzeju Zawadzie i genezie zimowego himalaizmu, ale nie tylko o tym, bo to postać na tyle barwna, że same góry w jego przypadku to... Za mało. Jeżeli ktoś jest w lądku, to przybywajcie, przybijajcie piątkę, napijmy się wspólnie jakiegoś tam piwa albo innego soku. Tak jak to się zdarzyło chwilę temu, w miniony weekend, w Rybniku, na festiwalu fotograficznym, na którym też byłem, na który też zapraszałem sporo osób z naszej grupy i takich w ogóle wokół. Zgromadzonych przyjaciół na festiwalu się pojawiło, więc mieliśmy okazję chwilkę zagadnąć, poglądać wspólnie zdjęcia, pobrać udział w spotkaniach autorskich, pokazach, no i przede wszystkim dobrze się bawić, aż momentami było za dobrze. Mimo to, że mnie nie ma z wami fizycznie tu nie patrzycie tylko na mnie na żywo, tylko na nagranie. Bardzo, bardzo proszę o te spontaniczne reakcje, które zawsze są. Kiedy się spotykamy w czwartek, bo ja sobie to przeczytam, a co? bo mi na tym zależy, żeby też od Was jakiś feedback dostać. Tak w ogóle, patrzę czy się nagrywa, yy, tak chyba się nagrywa, mówiłem już i zawsze mówię, kiedy nagrywam te spotkania, że tego nie lubię, że ja wolę po prostu na żywo, bo nawet gdy coś się dzieje to reagujecie, ale tak w ogóle mówię do puszki, a nie do Was bezpośrednio, chociaż tak to, ach dobra, sprawia wrażenie, że mówię bezpośrednio. O czym dzisiaj? O czym dzisiaj? Dzisiaj taki troszeczkę przewrotny temat, bo o fotografowaniu nieładnym, tyle, że to będzie wstęp do czegoś większego, do dwóch większych rzeczy, więc potraktujmy to trochę jako właśnie wstęp i niech, że ten rybnik festiwal będzie pretekstem do tego, żeby nad tą w cudzysłowie nieładną fotografią się po pochylić. Bo dzisiaj rybnik będzie leitmotywem naszego spotkania. Pokażę Wam, czy też krótko powiem wam o. Trzech rzeczach, trzech, może nawet czterech, które szczególne wrażenie na mnie zrobiły na tym festiwalu, i, i zachęcę Was do tego, żebyście sami sprawdzili, czy na Was też wrażenie to zrobi, czy Wam się to w ogóle, w ogóle będzie podobać, więc o tym dzisiaj, a potem, jak zwykle, Wasze zdjęcia, przegląd Waszych zdjęć, opinie o Waszych zdjęciach i dobre rady fotograficzne i techniczne i w ogóle, co zrobić, żeby te zdjęcia lepsze były. No i oczywiście zdjęcie tygodnia, które oczywiście w tym tygodniu, no nie oczywiście, bo czasem nie ma, ale w tym tygodniu jest. To co? Zacznijmy, prawda? Zaczniemy sobie. Yy, bum Przejdę, przejdę, przejdę tutaj. Och, na lewy monitorek, gdzie właśnie wyświetla Wam się... Yy, a nie, nie przejdę. Wyświetla Wam się strona główna Rybnickiego Festiwalu, ale ja zapomniałem o tym, od czego chcę zacząć. Chcę zacząć od tego, co tutaj widzicie. O, dobrze widać. Hotel... Hotel Krzyż, Krzysztofa Gołucha, chłopaka z Rudy. E, album, który kupiłem z ogromną przyjemnością, projekt, który zobaczyłem z ogromną przyjemnością, ponieważ e, zresztą sami możecie w Rybniku zobaczyć, ta wystawa ciągle jest czynna. E, no fotografia, która mi się bardzo, bardzo podoba z bardzo prostego powodu. Podoba mi się, dlatego że jest. E, Dobrze wykonana technicznie, jest mądra, i jest to rewelacyjny projekt. Jest to projekt o ludziach, którzy pracują w hotelu, o ludziach, którzy mają przypisane pewne role. Przypisane pewne role w życiu, ponieważ te osoby, które Krzysiek tutaj sportretował, są niepełnosprawne te osoby. No, funkcjonują w świecie, który w dużej mierze jest niedostępny dla osób, które są w 100%, w 100 sprawne. Byłem na wernisażu tego, tego, tej wystawy, tam, że kupiłem album. Krzysztof zaprosił też bohaterów swoich zdjęć. Powiem Krzychu, no szapoba. Świetny projekt, projekt ważny, a fotografia przy okazji tego, że jest ważna, jest mądra, jest jeszcze bardzo, bardzo estetyczna, więc to takie puszczenie oka do was i do tego mojego nieładnego fotografowania, ale do tego do tego jeszcze dojdziemy. Jeżeli chcecie sobie nabyć album, to polecam. Jeżeli chcecie zaglądnąć na wystawę, to w Rybniku w bibliotece, nie, nie w bibliotece. Ach na rynku. Ach, to da się przecież wynaleźć na stronie Rybińskiego Festiwalu, gdzie ta wystawa jest. Bo to chyba jest Urząd Miasta, galeria. Wypadło mi z głowy. Śledziewskich. Taka jest moja wiedza o galeriach, że wypadło mi z głowy, jak ona się, się nazywa, ale to do znalezienia na stronie Rybińskiego Festiwalu. Zaglądnijcie na pewno. Tak jak wspomniałem, festiwal był bardzo, bardzo intensywny. Dużo spotkań autorskich, dużo wystaw, dużo jeszcze pokazy slajdów na dodatek, plus dwa takie fajne wernisarze, o których mówiłem. Tak to było właśnie u, u Krzyśka na wernisarzu. Projektu albumu wystawy Hotel, co mnie się spodobało jeszcze jeszcze z rzeczy ważnych, które zobaczyłem. No zobaczyłem projekt, o którym czytałem, ale którego nie widziałem, projekt Karoliny, Karoliny Jonderko zwycięzczyni ostatniego WordPress Photo, projekt pod tytułem Tacy jak my. O co chodzi w tacy jak my? Tacy jak my chodzi o to, żeby stanąć naprzeciwko postaci i popatrzeć, popatrzeć w jej twarz, czyli popatrzeć, zerknąć w lustro, które jest wmontowane zamiast twarzy. Jak tak postoimy chwilę w tym lustrze, w tym, w tej, naprzeciwko tej postaci, popatrzymy w to lustro, to zobaczymy samych siebie. Wtedy warto przeczytać opis, który pojawia się, który pojawia się obok zaprezentowanej postaci. To są osoby, które... Są, tacy jak, są takie jak my, jesteśmy tacy jak oni. Zwykli ludzie, których pewnie mamy w pracy. Jeżeli ktoś pracuje w firmie, mijamy na ulicy, w tramwaju, w autobusie gdzieśkolwiek. Ale te wszystkie osoby przedstawione w projekcie Karoliny mm, mają jeden wspólny mianownik. Swoistą dysfunkcję natury psychicznej. To nie jest choroba, nie zawsze jest to choroba psychiczna, nie zawsze jest to po prostu heh, banalna depresja. Czasami są to rzeczy bardziej poważne, czasami mniej poważne, niemniej jednak rzeczy, które mają totalny wpływ na to, jak te osoby funkcjonują w społeczeństwie, jak funkcjonują same ze sobą w życiu. Karolina stanęła naprzeciwko tych osób dosłownie, sfotografowała, wysłuchała i no, odpaliła projekt Petarda, jak to mówi młodzież ponieważ no, rzadko kiedy fotografia tak działa na nas, jest tak osobista, mimo że dotyczy zupełnie, zupełnie innych osób. Powiem Wam tyle. Nie da się tej wystawy i tego projektu zobaczyć, nie przeczytawszy opisów, a za każdym opisem, bo to jest taka w sumie w pierwszej osobie diagnoza pisana przez bohaterów tego projektu, odnajdujemy siebie, odnajdujemy nasze własne dysfunkcje, odnajdujemy to wszystko, co co jest w nas, co jest nie co sprawia, że czasami budzimy się rano, patrzymy w lustro i niekoniecznie uśmiechamy się do siebie. Myślę, że każdy z nas coś takiego ma. Bardzo, wam bardzo Was zachęcam, polecam. Niestety w Rybniku tej wystawy już nie ma. To jest wielka, ciężka instalacja jeżdżąca ciężarówką. Szczerze przyznam, nie mam pojęcia, gdzie ona w tym momencie wyjechała, ale można sobie na stronie Karoliny albo na jej Facebooku. Zachęcam do oglądania, do zakliknięcia zobaczyć i, i, i śledzić. I koniecznie, koniecznie to zobaczcie. Drugi, czy też kolejny projekt, który jest jeszcze w Rybniku, w, w Fundacji Elektrociepłowni Rybnickiej na ulicy Podmiejskiej 43, to przestrzeń biodegradowalna, Projekt Aleksandry Przybysz i Tomka Kaweckiego. Projekt magiczny, projekt, który jest pokazywany częściowo w, w technologii Virtual Reality, czyli okulary 3D i te rzeczy. Projekt o tym, co mm, nazywa się trzecim krajobrazem czyli miejscach, które kiedyś były użytkowane przez człowieka, ale zostają zarastane, zabierane przez przestrzeń tej przyrody, natury i tworzą swoisty konglomerat. Bytów. Ja tyle powiem, polecam przeczytać sobie opis tego projektu i zobaczyć zdjęcia. Świetnie to działa na wyobraźnie, i jeżeli ktoś urbeksy robi, takie miejsce opuszczone, no to może sobie zobaczyć, że ta fotografia niekoniecznie musi być po prostu zwykłą taką antyestetyką, że fotografujemy brzydkie, porozrzucane porzucone rzeczy, o przykładowo takie same zdjęcia z Czarnobyla, z Prypecia, Prypeć, miasto Prypeć, kto był to ma, a kto nie był to widział i wszyscy mają te same fotografie. Tutaj jest przykład, że mm, można z tego zrobić coś więcej, głębiej, sięgnąć głębiej, zrobić coś totalnie, totalnie poważniejszego i ważniejszego przede wszystkim, bo ta, ten projekt też zmusza do refleksji, więc zaglądnijcie. Zaglądnijcie do Rybnika, ta wystawa jeszcze jest w Rybniku. Kolejna rzecz to był projekt, który, wystawa, której o jest czynna do 25 października. Mądro Rajma w Gujanie, wernisaż i spotkanie z Maćkiem Moskwą i Mateuszem Wrazidło. Dwóch panów, jeden zapalony inżynier, biolog, drugi zapalony fotograf, reporter, także wojenny, wybrali się do Gujany po to, żeby popatrzeć, poszukać w, w, na Rorajmie, czy też w okolicach Rorajmy roślin owadożernych, mięsożernych, którymi pasjonuje się Mateusz. No i można by na tym skończyć. Naukowa wyprawa, wszystko super. Tyle, że. Jest w tym coś więcej. No, świetne spotkanie autorskie, świetny, świetny wykład, opowieść Mateusza po śląsku. Cudowny śląski. Tutaj z, z wernisażu mamy krojenie tortur rajmowego, co było też całkiem fajnym, zabawnym punktem programu. Ale przede wszystkim idea Mateusza, za którą naprawdę dostał gromkiem, gromkie brawa, która sprowadza się do tego, jak ktoś Into the Night widział w noc serial, ten taki na podstawie prozy Dukaja, to pamięta tę scenę, te sceny z bankiem nasion. Czyli katastrofa, świat się wali, ale jest w jednym miejscu gdzieś tam na Svalbardzie. Bank wszystkich nasion, wszystkich roślin na świecie, i wystarczy tylko po nie sięgnąć, żeby odbudować to, co zniszczyło słońce. To jest idea podobna. Mateusz ma taką ambicję, by odbudowywać, czy też chronić w postaci takich rezerwatów gdzieś w przestrzeni nienaturalnej, ale tutaj, gdzieś u nas, te gatunki roślin, które Mogą z różnych przyczyn nie przetrwać. Świetny, świetny pomysł, świetny młody człowiek, 93 rocznik, Jezus Mariusz, 18 lat młodszy ode mnie, z taką głową i z takim idealizmem, ale praktycznym wpisanym w głowę. Nie dziwię się, że Maciek Moskwa przystał na propozycję i z, y, y, pojechali panowie we dwóch i ten projekt zrobili. Zdjęcia można zobaczyć na wystawie Polecam w bibliotece w, w Rybniku, a w, y, w sierpniowym National Geographic można przeczytać o tym projekcie nieco więcej, do czego was też bardzo, bardzo bardzo zachęcam. I na koniec, co jeszcze? Na koniec, na koniec zapraszam Was. Dojedźcie sobie do rybnika. Kto w okolicy albo gdzieś będzie się wybierał, to tutaj jest informacja, że niektórych wystaw już nie ma, ale większość, gruba większość jest do końca, do końca. Miesiąca albo do 10 października, albo nawet do 25 października, więc można się wybrać i, i, i sobie zobaczyć, bo absolutnie warto. To jest trzeci festiwal w tym roku, który odwiedziłem, fotograficzny, i myślę, że przyszły rok to będzie w ogóle rajd festiwalowy, bo strasznie dobrze te festiwale robią mi w głowie. Strasznie dobrze robią mi w głowie, co oznacza, że. Pobudzają moją wyobraźnię, sprawiają, że zaczynam myśleć totalnie innymi projektami, no kurczę, mieszają, a rozmowy z ludźmi, którzy tam się pojawiają, wspólne wymienianie myśli i ach, aż mi brak słów. Ale, ale, ja dzisiaj wam chciałem powiedzieć trochę więcej o, o, o tym moim pomyśle na nieładne fotografie. Drodzy, y y mamy tej natury problem, i ten problem dotyczy większości osób, które pojawiają się w y naszej grupie, pojawiają się na moich warsztatach, na wyprawach, fotowyprawach, y y że wywodzą się to osoby, wywodzimy się wszyscy, bo wszystkich nas to prędzej czy później dotyczyło, czy też tak zaczynaliśmy, nie wszyscy urodzili się artystami. Wywodzimy się z fotografii estetyzującej, z takiego one-shot fotografii, co oznacza, że Robimy jedno piękne zdjęcie. Coś widzimy, zwracamy uwagę, mamy technikę, mamy super światło, robimy mega mocną fotografię, czy też staramy się taką fotografię zrobić. Ona jest ładna, ona budzi efekt wow. Wrzucamy na Facebooki i na Instagramy, cieszymy się lajkami. Takich fotografów, którzy taką fotografią się zajmują, jest 90x%, 95%. 96, może. Nie wiem ile ich jest, tak naprawdę żartuję, ale na pewno grubo, gruba, gruba większość tych, tych fotografów jest. Jak pewnie wiecie, kto, kto śledzi te nasze spotkania, kto jeździ ze mną, to wie, że ja próbuję przeciągać osoby na tą drugą stronę, w kierunku fotografii, która nie tylko jest, ma walory estetyczne, superkompozycyjne, ale też jest ważna z tego powodu, że niesie ze sobą jakiś przekaz merytoryczny, niesie ze sobą jakąś opowieść, niesie ze sobą jakąś historię, namawiam was do budowania mikroopowieści, namawiam was do fotografowania projektowego, do, do budowania sobie... Krótkich historii, nawet dotyczących, fotograficznych, dotyczących najbliższej okolicy, do tego, żeby ta fotografia nie dość, że była ciągiem zdarzeń, czyli żebyście fotografowali regularnie, to tak, żebyście zaczęli pisać książkę fotograficzną, żeby te Wasze historie zaczęły coś opowiadać, czy też Wasze zdjęcia zaczęły opowiadać jakieś historie. Yy, taka fotografia estetyzująca się nie, często nie mieści w tym kanonie, ponieważ estetyka nie jest wyznacznikiem dobrej historii. Dobry, yy, yy, opowiadanie dobrej historii sprowadza się do nieładnego fotografowania do fotografowania, w którym zwracamy uwagę na detale, do fotografowania, w którym zwracamy uwagę na układ zdjęć, na to, jak zaczyna się historia, jak kończy się historia, co jest pomiędzy. Czy to jest 6 zdjęć, czy 9, czy 25, czy projekty. Które składają się z 30 paru fotografii, bo są długoterminowymi esejami fotograficznymi. Tam e, tej estetyzującej fotografii w zasadzie nie ma. Mówię ogromnymi ogólni ogólnikami z tego względu, że. Zastanawiałem się, czy to zrobić to w ramach naszego spotkania, ale doszedłem do wniosku, że na spokojnie przygotuję to w postaci lekcji w kursie warsztat fotografa podróżnika, i to będzie nowa lekcja w tym kursie. Do którego was zachęcam, kto jeszcze nie dołączył, żeby do, do niego dołączyć na stronie Akademia photograph.pl. Będzie to lekcja o tym, jak przekuć fotografię podróżniczą, fotografowanie w podróży na mądrą fotografię, niekoniecznie ładną, ale ważną, jak próbować to przekuć, jakie kroki należy poczynić, w którym kierunku pójść, na co zwracać uwagę tak żeby po prostu zacząć opowiadać historię. Dla tych, którzy mają ochotę, bo to nie jest tak, że wszyscy nagle mają porzucić robienie pięknych landszaftów, widoków. Nie, koniecznie. Pamiętacie o tym, o czym ja mówię. Fotografujmy wszystko, co się da, co potraficie. Szkolcie swój warsztat w każdej dziedzinie, bo to się na pewno przekuje potem na, na lepsze zdjęcia. Więc to, jakby, to są rzeczy, które się nie wykluczają, one sobie... W jakiejś synergii działają, ważne jest, żeby mieć zdrową proporcję. No i ważne jest to, żeby nie popsuć sobie patrzenia, bo niestety takie estetyzowanie bardzo, bardzo mocno patrzenie psuje. Widzę, co się dzieje z osobami, które są krajobrazowo mocno zaangażowani albo projektu fotografują tylko na przykład tak sesyjnie mocno, kiedy to środowisko całe jest stabilne, bezpieczne, możemy je ustawić i nic się nie dzieje nagłego. Takie osoby w reportażu na ulicy po prostu nie wiedzą absolutnie co się dzieje i frustrują się ogromnie, bo niczego nie widzą. Taka jest smutna prawda. To jest pierwsza rzecz, więc. Ta nieładna fotografia, ta fotografia migawkowa, często ta fotografia szczegółowa, ta fotografia, która tak naprawdę służy nam do tego, żeby zbudować opowieść, jest istotna. Dużo projektów, o których opowiadam, właśnie w ramach festiwalowych peregrynacji, opiera się no, no, ta, o, taką, o, taki, o taką fotografię. To jest efekt jednego zdjęcia. Często jest tak, że Gdzieś oglądam, oglądamy wspólny reportaż, gdzieś na jakichś warsztatach, i ktoś mówi: Ja tego w ogóle nie rozumiem, bo patrzy na pojedyncze zdjęcia, a nie patrzy na historię. To tak, jakbyście czytali książkę i wyrwali z akapitu jedno zdanie. Ono samo w sobie no, może nie mieć żadnego znaczenia, ale kiedy otoczymy je innymi zdaniami, kiedy pojawi się w kontekście innych akapitów, to zyskuje po prostu płynności, m, przejścia, i, i wtedy ta fotografia, ta literatura, ten język wizualny zaczyna mieć ręce i nogi. To samo, y, jeśli chodzi o, y, o warsztaty z opowiadania historii, budowania reportażu, układania zdjęć, to za, zaznaczam, y, na stronie mojej na Facebooku jest już termin podany w listopadzie. Y, będą warsztaty zupełnie nowe, których sam nie będę prowadził, tylko z kimś, y, gdzie pochylimy się bardzo, bardzo mocno właśnie nad tym, jak opowiadać historię. To będzie dopełnienie tej mojej lekcji w ramach kursu: warsztat fotografa- podróżnika tak, żeby osoby, które są zainteresowane tym, żeby wyjść na totalnie inny poziom, inny level fotografowania no miały wiedzę i, i pożywkę do tego, żeby zrobić pierwszy krok, a może drugi, trzeci i w końcu wystawić się na takim festiwalu, no bo przecież każdy może, są programy open takie, które, które, do których, a osoby, które jeszcze nie mają jakiegoś tam dorobku fotograficznego, zaczynają projekty pierwsze, Mogą wysyłać zdjęcia, o tym też będę w przyszłości informował. Tyle o nieładnym fotografowaniu, tyle o, o tym, o czym chciałem Wam powiedzieć w kontekście, w kontekście rybnika, jak to brzmi nieładne fotografowanie w rybniku. Bardzo ładne, bardzo mądre. Teraz pochylamy się nad Waszymi fotografiami, no i tradycyjnie już przechodzimy do przechodzimy do przeglądu zdjęć. Ja sobie tutaj odpalam machinerię o właśnie moją Machinerię, moją machinerię. O, jest tutaj wszystko odpalone, odpalone. I co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Dobrze. Bum. Od kogo zaczniemy? Zaczniemy dzisiaj od Marcina. Od Marcina zaczniemy od jego krajobrazu morskiego. Marcinie, co jest ważne co jest fajne? Wybrałeś dobrą porę dnia. Absolutnie bardzo dobrą porę dnia, bo jest fajne światło, fajny horyzont, ciepłymi kolorami. Użyłeś długiego czasu naświetlania, może bym użył troszeczkę dłuższego. Tutaj jest problem: czy tam filtra, tak, który nie przeżył lotu. No, no zdarza się, ale stresu, ze stresu, no wiesz co, jeżeli ustawisz. To 5.6 przy, przy 24 mm i ustawisz ostrość gdzieś tutaj, to i tak będziesz miał tak dużo głębi ostrości, że twoje założenie, że nie chciałem dużej głębi ostrości no niestety nie zadziała. Tutaj jest wszystko ostre. Praktycznie ostre, tyle że ta ostrość się troszeczkę rozmywa, i te elementy gdzieś z tyłu mają, no mam wrażenie, że są nieostre, ale nie dlatego, że są rozmyte ze względu na małą głębi ostrości, tylko rozmyte ze względu na to że mm, po prostu yy, no, po prostu są rozmyte. Już się za, za, zakręciłem. Generalnie nie jest to nieostrość związana z małą głębią ostrości, tylko nieostrość związana z, i z przysłoną 5-6. Zakładam, że twój obiektyw przy, przy tej przysłonie nie rysuje zbyt ostro. Co ja bym ci tutaj poradził? W, w obszarze ostrości i przysłony, to jeżeli nawet masz taki zamysł, to baw się w adwokata diabła i... Zrób sobie kolejne zdjęcie na, na F, powiedzmy 11, tak? I potem sobie w komputerze porównaj. Nie, nie przyjmujcie takich a priori założeń, szczególnie w takiej fotografii eksperymentalnej w dużej mierze, rozmycia, długie czasy i tak dalej, że coś Wam wyjdzie idealnie tak, jak sobie założyliście. Jeżeli masz taki pomysł, po prostu zbij go innym pomysłem, a potem w komputerze sobie to wszystko porównaj. I, 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 I tak, więc fajne to rozmycie, fajne byłoby, gdyby jeszcze mocniej się to może rozmyło, miałbyś wtedy... Taki bardzo fajny, bardzo ciekawy zestaw, czyli to niebo, które jest takie śliskie, to przejście, jest bardzo tona to przejście tonalne jest bardzo, bardzo mm, miękkie, mimo że tutaj mamy jakąś taką linię kontrastu, ale fajnie to przechodzi. Chmury rozmyte. Miałbyś tutaj zupełnie rozmytą tą wodę, ona byłaby biała i te skały świetnie by wyszły. Z punktu widzenia kadru to pewnie, nie wiem czy bym gdzieś tutaj nie próbował tego w jakimś kwadracie, o tej natury zamknąć, czy to nie byłoby lepsze, można się zastanowić, troszkę zmarginalizowałbym wówczas tą skałę, bo nie wiem czy to do końca mi się jest... Jest mi do czegoś potrzebne. Wydaje mi się, że to mogłoby być odrobione lepiej. No i inna sprawa, że to zdjęcie wymaga absolutnie ingerencji. W związku z tym, że to jest estetyzująca fotografia, taka nazwijmy to fajna artowa, więc możemy sobie pozwolić na Lightrooma i, i troszeczkę zadziałanie z programem. Więc dobrze byłoby, gdyby je troszkę można było obrobić. Jeśli mi je przyślesz, to może w następnym odcinku. Uda się zrobić taki, właśnie, leitrumowy, leitrumową sekcję, bo dawno i nie mieliśmy. Już napisałem do dwóch osób, zbieram zdjęcia, żeby w następnych odcinkach pobawić się w leitrumie, więc śli. Yy, dobra, kolejna rzecz. Dwa zdjęcia arka. Arek, który pisze o pierwszym podejściu do fotografii ulicznej, sprzedawca porcelany i drugie zdjęcie arka. Sprzedawca butów. Arkomy troszeczkę, chyba nie do końca rozumiemy się w kwestii definicji fotografii ulicznej, bo to, co ty tutaj nam prezentujesz, no to z tej definicji się wymyka. Fakt, że robisz zdjęcia w przestrzeni publicznej, na tak zwanej ulicy, nie jest wystarczającym wskaźnikiem. To nie jest determinanta fotografii ulicznej. Fotografia uliczna charakteryzuje się pewnym puszczeniem oka do widza, do obserwatora zdjęcia, wybraniem Migawkowo tych obrazów, które nieco odstają od tego, co widzimy na co dzień, to nie jest fotografia, która dokumentuje. Fotografia uliczna nie dokumentuje niczego. To, co ty tutaj uskuteczniasz, szczególnie na tej fotografii, to jest fotografia dokumentalna. Abstrahując od jej poziomu, ale to nie jest fotografia uliczna, to nie jest, to, tu jest bliżej też, aczkolwiek nie ma tutaj puszczenia oka. Nie ma tutaj tej ciekawostkowości, zagadkowości i ironii tego wszystkiego, co na poziomie i konceptu, i samego przekazu fotografii mieści się w kanonie fotografii ulicznej. Polecam Ci mój kurs, warsztat fotografa podróżnika, będę jak Mandra dzisiaj powtarzał. Tam jest cała sekcja o fotografii ulicznej, gdzie wydaje mi się, na, 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 aż do podszewki tłumaczę od podszewki tłumaczę. O co w tej fotografii ulicznej chodzi, i możesz sobie to zerknąć, w to zerknąć i zobaczyć, i będzie ci łatwiej też własne zdjęcia własne zdjęcia pojmować i oglądać. Więc tak ci zalecam i proszę, i zachęcam, żebyś sobie zerknął, bo tak jak mówię, nie ma tutaj charakteru ulicznego w tej fotografii w ogóle. Za to jest w tej, za to jest w tej. Błażej nam tutaj sfotografował budwę i niemiłosierny upał. Błażej, co ty tutaj masz na tym zdjęciu? Ja teraz dokonam takiego procesu, o którym bardzo często mówię na warsztatach fotograficznych, dekomponowanie zdjęcia, czyli rozłożenia go na czynniki pierwsze. To, co jest fajne na tym zdjęciu, to jest ta postać, tej dziewczynki, która sobie idzie z takim pomarańczowym kołem ratunkowym, komórewską i reklamóweczką gdzieś nad wodę. Super jest ten zielony pas i super są te, te, te amfory, tak je nazwijmy, z, z drzewkami i, i postaci siedzące. To jest super. Zaraz jeszcze o jednej super rzeczy powiem. I gdybyś zbudował relację pomiędzy tą właśnie nazwijmy to obiektem numer jeden, a obiektem numer dwa, czyli tymi tutaj osobami siedzącymi pod zielonym przy amforach, czyli gdzieś to by się wydarzyło tutaj. E, to by było właśnie fajne, uliczne, puszczenie oka, coś intrygującego, coś nietypowego. Tutaj wszyscy się chronią przed upałem w zieleni, w półmroku, a dziewczynka sobie popitala z kołem, bo co? I to by było fajne. I to by było fajne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy... No właśnie to, o czym powiedziałem, to jest ta palma. Ta palma wygląda obłędnie, fajnie, fajnie robi cień. Chciałoby się mieć tą dziewczynę z kołem w środku tej palmy. To w ogóle byłoby marzenie, nie, nie ten skuter nieszczęsny, tylko w środku tej palmy, gdyby ona sobie szła tutaj, gdyby się tu i zahaczył. Oczywiście gdybamy, ale też rozmawiamy o koncepcie, tak? Jak, jak też patrzeć na, 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 yy, na zdjęcia. Ja o tym często mówię na warsztatach fotografii ulicznej, że jedną z takich banalnych metod fotografowania ulicznego jest znalezienie. Idealnego kadru, a potem oczekiwanie, aż ten kadr nam się zadzieje, aż zagra, aż ktoś wejdzie, aż coś się, aż coś się pojawi. Więc, więc, no, to jest super, że tak można sobie do tego podejść. Tak łatwo nawet fotografować ulicznie. Także, tak, to tyle. No Patrząc na to zdjęcie, no widzimy, że one jest mocno, mocno zagracone i, i, i nie do końca, no jakby nie do końca je kupujemy w tej, w tej postaci. Czyściej byłoby w tym kadrze ulicznym, e, gdyby, gdyby udało się troszeczkę uprościć ten przekaz, gdyby on był bardziej, bardziej m, czytelny. Dobra, to sobie zamykamy. Mm. Och, to jest zdjęcie, Eryk, na które jestem dla ciebie zły, 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 bo to jest po prostu... Zdjęcie petarda pod warunkiem, że byłoby wypracowane. O tym też mówię na warsztatach fotografii ulicznej. W ogóle fotografowania na ulicy, reportażowego, yy, widzimy scenę, która jest interesująca, i naszym zadaniem jest wypracowanie kadru. Tutaj Eryk sobie stanął, zobaczył scenę, która jest interesująca. Co jest interesujące w tej scenie? No popatrzcie, jakie jest światło. Niskie światło, ultradługie cienie. To już nam buduje historię. A może historia z tego zdjęcia kryje się gdzieś tutaj. Może to jest ta historia. A może ta historia to są o właśnie te e, linie, które się krzyżują, a e, czyli tu mamy drugą historię. A może ta historia polega na tym, że fotograf powinien po prostu zawrócić się, bo zobaczył idących i odwrócił się prawdopodobnie i zrobił im zdjęcie, i pójść z nimi dalej i próbować wypracować takie zdjęcie. W pewnym momencie. Troszkę bardziej z boku te deski się rozłożą. Może któraś postać się odwróci do drugiej, także będzie widać tylko twarze, gdzie nie będzie tego o tutaj chaosu. Popatrz, jak tu fajnie wygląda na, 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 na tle tych czystych słupów z tą kratą, z tymi cegłami. No, po prostu aż się prosi iść za nimi dalej, 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 fotografować ich cienie, bo one na pewno będą ciekawe. Bo masz słońce idealnie w kontrze, podejść bliżej, troszeczkę z boku. Nawet niech zauważą, uśmiechnąć się do nich i po prostu potowarzyszyć im. Na pewno będą, wydaje mi się, zadowoleni, że idzie fotograf i fotografuje. Wziąć e-mail od jednego i potem im wysłać, i wszyscy są zadowoleni. Klasyczne win-win, ty masz super zdjęcie. Eryku, to co widzę tutaj to jest po prostu e, informacja dla nas, że takie fajne e, w, rzeczy w środku południowoafrykańskiej zimy w Cape Town e, można sobie mm, y, można sobie, można sobie sfotografować. Czego ci oczywiście tutaj gremialnie, grupowo zazdrościmy. Co mi tu kwęka jakiś komputerek? Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. E... Kinga. Kinga wrzuciła nam tutaj zdjęcie yy, yy, wrzuciła nam tutaj zdjęcie yy, początek września na Sardynii. Yy, yy, ja kiedyś wrzucałem zdjęcia takiej, takiej fotografki ulicznej, która, która robi tylko takie niskie kadry, takie przez nogi i przez ręce. I to jest fajny pomysł. Sam sobie to jest fajny pomysł. Tyle, że yy, sam fakt, że mamy coś, jakiś powiedzmy element ludzkiej no, jakieś ręce, nogi przez łokcie i tak dalej w kadrze to jest za mało. Żeby takie zdjęcie zadziałało, trzeba je troszeczkę mocniej wypracować. Ta relacja, czyli nogi plus te w sceny, no muszą ze sobą zagrać muszą zagrać geometrycznie muszą zagrać jakoś narracyjnie muszą do czegoś służyć. To jest trochę po prostu za mało, żeby było, żeby było dobrze. Więc czy ta ostrość byłaby na dziewczynach? A nie na nogach, to w tym momencie, yy, yy, to, to tak naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Ja postaram się odnaleźć, bo tutaj na szybko próbowałem znaleźć tą fotografkę na Instagramie, ale mi się Wall tak znów zaśmiecił, muszę troszeczkę tam poodobserwowywać yy, pood co niektóre profile, i yy, yy, nie mogę do tych zdjęć dotrzeć, ale dojdę, znajdę i wrzucę, i, i będzie to w ramach inspiracji, tak, żeby można było zobaczyć, bo to jest bardzo fajny pomysł na fotografowanie, takie z niskiego. Planu zupełnie takie fotografowanie, które można uskuteczniać w zasadzie wszędzie, w miejscach publicznych, takich tłocznych, gdzie jest przez to nieco anonimowym, tyle że ta w tej postaci jest to raczej wprawka i fajnie, że myślisz w tym kierunku, aczkolwiek trzeba trochę poćwiczyć warsztat i wykonanie. Bum. Katarzyna, Katarzycza, Katarzyna nam tu wrzuciła ferie barw i parasoli. Hmm. I super, i tak jak patrzę na takie zdjęcie, to się bardzo cieszę, bo widzę, że ktoś zauważa i tu naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. No, i właśnie to mnóstwo rzeczy jest największą wadą tej fotografii, bo jak pewnie wiecie, ja o tym opowiadam też dosyć często, fotografowania to, fotografowanie to sztuka eliminacji to sztuka wyjęcia z kadru tego, żeby tych elementów, które na przykład sprawiają, że kadr jest odrealniony, że patrzymy na coś i do końca nie wiemy, co oglądamy, albo pozbywamy się śmieci, pozbywamy się elementów, które na tym zdjęciu, na, na zdjęciu generalnie. No, wprowadzają nam komunikaty albo sprzeczne, albo niepotrzebne, albo za dużo czegoś jest. I to jest taki przykład fotografii, w której no, jest troszeczkę za dużo. Gdyby chcieć po prostu troszkę skupić się gdzieś w tym obszarze, no, myślę, że nie w tym kadrze, bo tu trzeba by po prostu stać i po, pokombinować, tak żeby wyeliminować, żeby tutaj. Było trochę tej geometrii, żeby te, zagrały, te, zagrały te parasole, bo one są fajne, zagrały te domki, bo one są fajne, i ludziska gdzieś tutaj w wodzie z tymi łódeczkami, to wówczas byłby taki świat klocków Lego i myślę, że to byłoby nieco, nieco fajniej. Zrezygnowałbym, bo strasznie ciągnie ta linia domków, strasznie ciągnie po oczach. Strasznie, strasznie. Te elementy też są zbyt długie, one po prostu ciągną. Ta część dolna kadru potwornie, potwornie obciąża, stąd też moje wyeliminowanie. Po prostu takie duże elementy, które są przy, przy krawędzi kadru bardzo, bardzo mocno ciągną. Podobnie jak ten domek, jeżeli go przytniemy wzdłuż tych linii, zagra nam wtedy mocniej rząd tych tutaj pewnie przebieralni i, i, i to wszystko zaczyna nieco, nieco fajniej wyglądać, więc Eliminujcie, róbcie różne kadry, jeżeli nie jesteście pewni i potem w, na etapie obróbki no, można sobie spróbować coś wybrać z tego. To jest rada dla, dla, dla tych, czyli większości nas, którzy do końca w no, takie trudne elementy nie są w stanie, takich trudnych elementów nie są w stanie, z takich trudnych elementów wybrać to, co na nich być powinno. Także tak, można tu spróbować pokadrować jeszcze, uratować to zdjęcie. Bum, Ania, do Ani Wojciechowskiej to mam taki komunikat i taki, i taki, i taki pomysł, bo, bo, Aniu, to już to jest Twoje kolejne zdjęcie koleżanki. Rozmawialiśmy na ten temat, Joginki, która, która ma ciało z gumy i można z nim zrobić to, co się chce. Więc jako fotografka zrób z tym jej ciałem to, co chcesz. I mam tutaj do, dla Ciebie taką radę. Już masz bardzo dużo zdjęć, kiedy Twoja koleżanka wigina śmiało ciało w różnych pięknych okolicznościach przyrody. To teraz spróbuj zbudować do tego kontekst. Spróbuj potraktować to jej ciało, fotograficznie oczywiście, jako materię plastyczną, jako formę, coś pomiędzy brodziakiem a całtkiem. I, I spróbuj po prostu umieścić ją w przestrzeni, tak, żeby ona z tą przestrzenią interferowała, a nie były to tylko li, portrety w skoku, wygięte i tak i tak dalej. Miałaś takie jedno zdjęcie z cieniami, wiesz które, pustynne z plaży, z wydm. Bliżej tego, ale też może przestrzeń miejska, może jakieś elementy architektoniczne, no i masz pełne pole do popisu, jesteś kreatywna masz trochę czasu, no i masz przede wszystkim osobę, której, z której możesz to wyrządzić, oczywiście w cudzysłowie mówię, więc to jest mój pomysł dla Ciebie, możesz go sobie wziąć i spróbować wykorzystać, żeby potraktować fotografie tego typu nieco inaczej. Niech to nie będą sesje z joginką, tylko niech to zacznie być jakąś konceptem, jakąś formą koncepcyjną. Niekoniecznie ładną, a może ciekawą. Ha, taka propos. Bum! Jadwiga wrzuciła nam tutaj zdjęcie z, z podróż z Syrii, z Damaszku za Zdroszcze 2006 rok. Ja nigdy niestety do Syrii nie dotarłem, już nie zdążyłem, więc to zdjęcie podwójnie ma historyczny charakter. E, drodzy, co tu się dzieje? No, tu się dzieje bardzo dużo. Jak patrzę na to zdjęcie, to włosy stają mi dęba. Jaki to jest potencjał na fotografię uliczną? Bo po prostu tutaj są niesamowite sceny. To, tu wszystko, te postaci, no, ten facet, to. Tylko niestety, jest to wszystko tak sklejone totalnie. Jest tak nierozseparowane. Jest tak nałożone bez przestrzeni, bez no po prostu sklejone do tego stopnia, że, że, że no, ciężko mi to w ogóle jest zaakceptować wizualnie. Yy, ciężko mi jest to zaakceptować wizualnie, więc no, to zdjęcie niestety nie jest w tych kategoriach zbyt, yy, zbyt dobre. Yy, taka fotografia realizowana w tym miejscu jest fotografią poklatkową, jest fotografią, której wykonujemy w czasie fotografowania wykonujemy setki zdjęć, tak żeby wybrać to jedno, dwa, trzy, które będą najlepsze, w których jak to w stricie, znów odsyłam do kursu, jak to w stricie, y, wszystkie rzeczy zostaną ułożone w sposób, który będzie się bronił, albo absurdem, albo formą, albo interakcją po, po pomiędzy poszczególnymi elementami. No, generalnie pomysłów i rozwiązań jest mnóstwo. To zdjęcie niestety nie spełnia tych założeń, więc, więc jest, y, no, jest, jest do poprawki. Jest do poprawki. Elżbieta wrzuciła nam tutaj Środek Lata w czasach przedpandemicznych. Fajnie. I ja tutaj, podobnie jak u Sabatowicz, mam tę samą uwagę. Za dużo wszystkiego. To zdjęcie zyskałoby absurdu, gdyby... pozbyć się zupełnie tego. Niech zagra ten turkus, granat tej wody. Niech zagra ta przestrzeń z malutkim paseczkiem plaży, niech zagra to, a to, co jest tam dalej, już nas niech nie interesuje. To nam obnaża całość, obnaża nam to przez pokazanie infrastruktury, jakieś budynki. To nam to jakby y, sprawia, że, że zdjęcie jakby zyskuje swoją pierwotną, y, w sensie scena, zyskuje swoje pierwotne znaczenie, czyli jest to po prostu taka, o tam, zwykła plaża gdzieś tam, prawda, w, w, we Włoszech. Oczywiście to cały czas jest ta sama plaża, ale odcięcie takich elementów, pokazanie tylko akcentu, zbudowanie proporcji odwrotnej, czyli jakby niech ta natura, woda, niech to, po co ci ludzie tutaj przyszli, będzie. Light motivem, light motivem tego zdjęcia, a, a ta cała reszta no, niekoniecznie niekoniecznie jest, tutaj, niekoniecznie jest tutaj ważna. To też zwracajcie na to uwagę przy fotografowaniu, żeby no, zastanowić się nad tym, co my chcemy opowiedzieć, co to za historia ma być na tym zdjęciu, czy, czy... Hmm, czy nam chodzi o to, żeby zdokumentować miejsce plażę do katalogu, to wtedy jak najbardziej tak, bo wtedy widać, aha, tu mam infrastrukturę, jest budyneczek, pewnie tam toaleta, coś tam, coś tam hmm, sobie można do, domyśleć, a czy zależy nam na tym, żeby po prostu pokazać, żeby pokazać e, coś nieco bardziej absurdalnego, a wtedy to, ta fotografia byłaby nieco bardziej absurdalna. Mam też zastrzeżenia do obróbki, ona jest taka zagęsta, tu, tutaj te kontrasty, takie cienie czarne, aż, aż się aureolki robią. Dwa suwaczki za bardzo e, przesunięte, czyli highlightsy i blacksy, są za bardzo rozsunięte, czyli za bardzo w dół. Polecam, polecam, e, Elu droga, żeby troszeczkę te kontrasty w cieniach ściągnąć. To nie, 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 nie musi być aż tak w tych e, tonach średnich skontrastowane. Dobra. I koniec, co tam mamy dalej? O, mamy, bum. Katarzyna. Katarzyna Maślankiewicz rzuciła nam tutaj środek lata po islandzku, środek nocy, w, czyli popis wulkanu, zdjęcie niestety z telefonu. No, niestety z telefonu. Zdjęcie jest świetne. Zdjęcie jest świetne z tego względu, znaczy prawie świetne, o może tak. Zdjęcie jest prawie świetne z tego względu, że super grają kolory, ta, 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 ten wulkan, ta, ta czerwień. Super grają zdjęcia konturowe postaci i super grają te światła, które. Które są przez nich niesione. Jedyne co. i nawet układ kadru z tym przez przechyłem, e, e, no, przechyłem no po prostu, jest, jest to stok stromy. E, ta postać z ręką, ten tutaj pochylony w drugą stronę, malutkie zdystansowanie zdy, z, z, z postaci, co, co sprawiło, że ta ma taką wielkość. Ta, o, może inny kolorek, ta ma taką wielkość, a. A ta ma taką wielkość, prawda? Ta jeszcze taką, czyli te postaci po prostu będąc w różnych miejscach zbudowały nam tą przestrzeń 3D. Jedyne co rozseparowanie. Trzeba naprawdę wyczekać, żeby troszeczkę rozseparować. Drażni mnie to sklejenie, taki taki blok ludzki, który tutaj który tutaj, tutaj jest. Zróbcie sobie taką wprawkę, popatrzcie na to zdjęcie, o, na przykład tylko na to, zobaczcie jak ono się czyści, jak zyskuje nieco absurdalne. Oczywiście szkoda mi potwornie tej sceny tutaj, ona jest ogromnie ważna, ale mówię, więcej, więcej zdjęć wyczekać na fragment, aż się rozseparuje. Przesunąć się w prawo, przesunąć się w lewo, żeby tego rozseparowania tutaj doznać. I wtedy byłoby naprawdę idealnie. Ok. Co my tutaj mamy? Dwa ostatnie, dwie ostatnie fotografie. Leszek wrzucił nam tutaj. Yy, yy, no, osobista, prywatna, jak, jak czytamy, fotografia, ale piękny, piękny portret. Taki portret sesyjny, yy, portret społeczny osoby, która zajmuje się jakąś działką, czymś. Yy, w tym przypadku puszczanie gołębi pocztowych które latają, a potem wracają, w wielkim skrócie. Leszku, ja mam tylko jedno zastrzeżenie, wywal te statki. Weź to zrób w kwadracie. Jest naprawdę świetny, świetny portret. Super, że te gołębie sobie lecą, że pan e, e, tata sobie tutaj stoi, ręce w kieszeni, fajnie tak trochę zawadiacko, wpatrzony w ciebie, czy też patrzony w twoim kierunku nieco. Widać, że znaczy nie pozuje, nie ma uśmiechu, nie ma tego kontaktu, który by banalizował nam fotografię i te gołębie w ruchu, te wystające. Nie, no, portret jest naprawdę, portret jest naprawdę, naprawdę świetny i bardzo mi się, bardzo mi się ten portret podoba. Bum, i ostatnie zdjęcie, i ostatnie zdjęcie. Zdjęcie Hanny Strzeleckiej. środek lata nad Bałtykiem. Tak, jakieś nad, o, jak się złożyło, że nadmorskie zdjęcia nam tutaj przyszły. Na koniec z tymi tutaj kajtami. Fajne, graficzne, minimalistyczne, z ładną czernią, z, z ładną bielą, yy, troszeczkę tutaj jakiś blurek mi się rzuca w oczy, ale mam wrażenie, że to po prostu jest naturalne. Wyprowadź mnie Hanno z błędu, jeśli jest inaczej. Teatralne, ustawione, w cudzysłowie oczywiście, bo ci ludzie po prostu tak się tutaj cudownie ustawili. Może bym troszeczkę chciał, żeby te postaci były bliżej środka i pan, pan pani z tym kajtem tutaj też bliżej środka, ale mimo wszystko fajnie to wygląda. No, jest to zdjęcie bardzo, bardzo, bardzo ładne, graficznie, minimalistycznie oddaje klimat miejsca. Może niekoniecznie środek lata, bo pustawa na tej plaży i nikt się, i nie ma tych, i nie ma leżących za, jak to się nazywają, te zasłonki ale mimo wszystko zdjęcie jest bardzo dobre i jednogłośnie zdjęcie zostaje uznane fotografią tygodnia naszej grupy fotografowanie w podróży i gratulacje dla, dla, dla Hanny za jego wykonanie za wykon, jak to mówi jak to mówi młodzież Dobrze, drodzy, to by było na tyle, to by było na tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu. Nie mam więcej ogłoszeń parafialnych, nie mam więcej ogłoszeń, bo, bo nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu gdzieś, może będę w trasy, próbował do Was nadawać. Mam nadzieję, że to się jakoś, jakoś uda. No, Niemniej jednak, na, widzimy się na 100%. Więc w przyszłym tygodniu będzie nieco więcej. Mam nadzieję, że będzie jakaś może obróbka, w zależności od tego, czy będę miał ku temu warunki, ale te osoby, które prosiłem o wysłanie zdjęć, to, to dwie osoby już wysłały do obróbki. Jedna osoba tutaj, Marcin, chyba o ile dobrze pamiętam, wezwanie dostał, więc też proszę cię wrzuć na jakiegoś Whatsappa, na jakiegoś WeTransfera i pchnij mi nimi zdjęcie, to spróbuję się na nim nieco. Popastwić. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się trochę podobało, mimo że mnie nie ma na żywo, ale jestem, jestem gdzieś tam w komentarzu. Mam nadzieję, że jestem. Kto jest w Lądku, to przyznajcie się, dajcie znaka, że jesteście. To się wspólnie usiądziemy przy długiej ławie i coś dobrego omówimy, a może nawet pójdziemy na jakiś pokaz. Na mój, oczywiście, na moje spotkanie autorskie, zapraszam. W piątek, więc też się mam nadzieję z kimś tam z Was spotkam. Dzięki bardzo. Trzymajcie się ciepło. Dobrej dobre jesieni. i No i do zobaczenia też z tymi, którymi się widzę już niedługo na, na plenerach, na szeroko rozumianym podhalu i w izerach. Do zobaczenia. Dzięki. Hej.